Wiedza jest początkiem wolności. Sztuka wiedzy jest sztuką realizacji wolności. Przyczyną wszelkiego cierpienia jest niewiedza. Brak wiedzy, kim jestem, kim jesteśmy. Poznanie wiedzy odsłania tajemnicę życia. Jest drogą do zdrowia, szczęścia i wieczności. Witam serdecznie podopiecznych ojca Pio. Tak jak ostatnio rozmawialiśmy, teraz będziemy przez jeszcze 2-3 odcinki kontynuować przepraszam, kwestie zdrowego odżywiania, kwestie zadbania o zdrówka, albowiem duchowość bez zdrowia trochę kuleje. Dobrze jest zrobić te kilka odcinków, przerobić to, zapamiętać i zapomnieć już o tym temacie, żeby można było poświęcić odcinki na bardziej fajne rzeczy, błogie, wzniosłe. Bardziej będziemy się duchowością zajmować. Okej. Więc będę to robił w takiej formie bardzo przystępnej. Żaden wykład mega skomplikowany. Tylko takie będą sygnalizacje, abyście byli w stanie szybko zmodyfikować swoją kuchnię, ewentualnie apteczkę, łazienkę, żeby coś fajnego dla siebie zrobić, żeby to weszło w nawyk, albowiem zastosowanie tych kilkudziesięciu uwag pozwoli wam naprawdę odczuć w ciele duży plus. I ruszymy z tym. Ostatnio było już aluminium, z tego co pamiętam. O, zobaczcie, zwykły alugastrin, czyli ciężka aluminium jest podawane od wielu lat przy nadkwasocie żołądka. Są setki naturalnych metod, żeby sobie poradzić z tą nadkwasotą, a nie pompować aluminium do organizmu. Co my takiego w tej naszej lodówce mamy? Mamy na przykład mleko UHT. Ultra High Temperature, czyli mleko, które jest pasteryzowane, sterylizowane. Zapominamy tylko o jednym, że takie mleczko, ono owszem jest fajne, smaczne, długo stoi, nie psuje się, no bo zostało poddane obróbce termicznej, ale kiedy zostało poddane obróbce termicznej, tam różne żyjątka, bakterie, to wszystko zostało wytłuczone i sobie pływa, to nie zostało odfiltrowane. To nie jest już żywe mleko. No z takiego mleka, już siadłego mleka nie zrobimy, bo te pożyteczne bakterie zostały usunięte. Bakterie są bardzo pożyteczne. Zresztą nie tylko bakterie. Kiedyś może wspomnimy przy różnych systemach leczenia, a to terapii sokami Gersona, a to makrobiotyka, a to medycyna chińska, to pewno wam coś więcej o tym opowiem. No prosty przykład, o tak jak dr Hammer to zauważył. Wszyscy jesteśmy szczepieni na gruźlicę, ale każdego roku przynajmniej z 5000 osób choruje na gruźlicę. Ale wszyscy, którzy chorują, zostali zaszczepieni. O, taki mało istotny szczegół. Prądki gruźlicy, które zabijamy, powiedzmy, które ktoś tam zabija, bo większość ludzi, gdyby o tym wiedziała, to by tego nigdy nie zrobiła, to one są odpowiedzialne za poradzenie sobie z produktami rozpadu guzów. Czyli jak ktoś ma jakiś guz nowotworowy, jakiś sensowny program obrony w organizmie i ciało walczy z tym, to właśnie prądki gruźlicy sprzątają takie guzy. Ale to kiedyś wam o tym opowiem. Staramy się unikać żywności konserwowanej, utrwalanej, jak najwięcej się da dobrej, witalnej, świeżej potrawy. Oczywiście, tak jak wspomniałem przedtem, unikamy potraw i jedzonka z GMO. Opowiem wam taką historię. Jeden z moich kursantów kiedyś przysłał mi taką wiadomość, wyjechał z Polski na studia do Stanów. Nie pamiętam, w którym on stanie, był to Teksas czy jakiś inny. W
Fakt, że miał przerwę w zajęciach i postanowił, bo w Polsce mieszkał w bardzo fajnym, zielonym miejscu, na Kaszubach, postanowił przespacerować się i poszedł w pola. Tam są takie pola, tysiące hektarów kukurydzy GMO. I dopiero po jakimś czasie spaceru zorientował się, że coś jest nie tak. Tym czymś był brak odgłosu ptaków. To pierwsze, co wzbudziło w nim podejrzenia. A później z racji swoich zainteresowań zaczął patrzeć no tak na glebę, jak między tymi alejkami kukurydzy szedł i zobaczył, że nie ma żadnych owadów. Wysterylizowany teren. I mówi, że dopiero kiedy wyszedł z tego pola tam na ładnych kilkaset metrów dalej, to dopiero pierwsze ptaki spotkał. No to świadczy o tym, jakie to jest fajne. Jeśli chodzi o świeże soki, dlaczego są preferowane wyciskarki wolnobrotowe? Wynika to z tego, że jak używamy sokowirówek, no większość z nas w dzieciństwie tylko takie miała, my jako za komuny byliśmy, jeden wzór wszyscy mieliśmy. Kiedy tam jest kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy obrotów noża, to owszem, sok wypada w takiej temperaturze pokojowej z takiej sokowirówki, ale na samym ostrzu noża punktowo temperatura waha się między 70 a 90 stopni. I sokowirówka nie wytwarza w pełni wartościowego soku, tylko właśnie taki lekko sterylizowany, już wygrzany sok. Dlatego wolnobrotowe są najlepsze. Tutaj specjalistą od tego jest Gerson i jego rodzina. Terapia sokami Gersona. Fantastyczna rzecz, sprawdzona, działa. On też ma dużą wiedzę o wyciskarkach, pomijam te jego flagowe produkty, które nawet w Polsce są do kupienia. Ale taka zwykła, najtańsza wolnobrotówka, którą gdzieś tam w AGD kupimy, spełni to zadanie. Sok z wolnobrotowej maszyny jest dłużej witalny, dłużej świeży i nie jest taki lekko pasteryzowany. Opakowania staramy się mieć jak ze szkła, kamionki na nasze potrawki, na nasze soki. One są dużo lepsze od plastików, które są de facto martwe. Co my takiego jeszcze w naszej kuchni możemy spotkać? Możemy spotkać soję, sosy sojowe, potrawy z soi. Teraz spotkać soję niemodyfikowaną genetycznie na planecie to jak trzeźwego na Syberii. Więc raczej bym unikał potraw z soi. Owszem, na Dalekim Wschodzie no Japonia kultywuje, wszystko tam z soi robią, ale oni mają dużą kulturę przerobienia tego, historię obróbki, ponieważ soja z racji swoich składników nie jest zbyt zdrowa dla człowieka. Nawet zwierzęta nie za bardzo chciałyby ją jeść, gdyby wiedziały, co tam w niej jest. I na Dalekim Wschodzie odkryto, żeby z pewnymi składnikami sobie poradzić, to fermentuje się soję. W beczkach dębowych 6, 12, 24 miesiące. Te sosy sojowe to są właśnie na Dalekim Wschodzie fermentowane. I dopiero wtedy to się nadaje do spożycia. O czym jeszcze powinniśmy w naszej kuchni zapomnieć? O teflonie. Politetrafluoroetylen, bardzo niebezpieczna, rakotwórcza substancja, przede wszystkim atakuje mózg. Oczywiście znajdziecie multum informacji sponsorowanych przez producentów, jaki to teflon jest zdrowy, jakie to badania wykonano. Są dwa wyjścia przeprowadzenia dalszej rozmowy na temat teflonu. Pierwsza to jest zadać pytanie, no skoro on jest taki cudowny, to czemu DuPont dostał ponad 100 milionowe kary w dolarach, 100 milionów dolarów kary za zanieczyszczanie środowiska wokół fabryki ciężkimi związkami chemicznymi, rakotwórczymi pochodzącymi z produkcji teflonu. No skoro wszyscy mówią, że to jest takie ten, to czemu on dostał takie kary? DuPont, który produkuje teflon. Możecie stosować gareczki ceramiczne, teraz są bardzo modne, obojętne chemicznie.
Szklane garnki są, Huta Wołomin doskonała jest tym, emaliowane garnki jak najbardziej, z kwasówki. Jeśli chodzi o energetykę i zdrowotność przygotowania pokarmów, jeśli chodzi o źródło ogrzewania, no, kuchenka gazowa jest bardzo zdrowa, lepsza niż kuchenka elektryczna czy indukcyjna. Pomijam mikrofale, bo o tym już zapomnieliśmy. Najlepsza w ogóle to jest kuchenka słoneczna, czyli mamy zwierciadło paraboliczne skupiające promienie, tylko że w naszym klimacie bardzo mało dni słonecznych jest. Na Ibizie jest 300, więc pewno by to zdało egzamin, czy w Afryce, czy w Australii. I takie kuchenki są produkowane. Można spokojnie ugotować zupę na czymś takim, zrobić jajecznicę, czy upiec, ponieważ to nawet w formie piekarnika jest. Temperatura tam może być do 900 stopni osiągana. Także wyobraźcie sobie pokarm, który jest podgrzany energią bezpośrednio ze słońca. To byłby najzdrowszy posiłek na czymś takim. A ja zalecam ogień, kuchenka gazowa, czy zwykła koza, gdzie się pali żywy ogień. Pamiętajcie o tym, że zupy same są dużo zdrowsze niż opychanie się kanapkami. Gotujcie zupki. Jak nawet wiele dni się zupka gotuje, to ona jest bardziej energetyczna. To też z kuchni chińskiej, z medycyny chińskiej wynika. Tak 7 dni na małym płomyku, jak jest coś gotowane, to ta zupka, owszem, witamin nie ma, ale ma dużo energii, chi, jak ktoś jest wycieńczony. A jak chcecie witaminkę mieć, to sobie świeżą natkę możecie posypać na taką zupkę i uzupełnicie brak witamin. Zobaczcie, że staropolska kuchnia, te chaty sprzed 200, 300 lat polskie, 400, zawsze wisiał trójnóg i zawsze w tym kociołku gotowała się zupa. Tam co ktoś zjadł, to dorzucano warzyw, wody dolewano i cały czas taka energetyczna zupa się na trójnogu w tych czworakach gotowała. U mnie na stronie możecie nawet znaleźć przepis z medycyny chińskiej na taką zupę, kiedy ktoś jest bardzo wyczerpany po ciężkiej chorobie albo kobieta straciła siły po porodzie, ogólnie duży ubytek energii, to możecie sobie tam spisać i spróbować coś takiego zrobić. Kto tylko potrzebny jest specjalny garnek żeliwny, taki jak w Duce jest w sprzedaży i on ma specyficzny kształt. Pokrywka żeliwna od spodu ma takie cycki. To chodzi o to, żeby to, co się skrapla, równomiernie zraszało potrawę. I w medycynie chińskiej karp nie jest rybą, tylko jest lekarstwem. I to takim z najwyższej półki. Odpowiednia obróbka tego karpia, to znaczy wycięcie pęcherza żółciowego i takiego gruczołu z tyłu głowy, który może zmienić smak ryby i wtedy taką rybkę się ze wszystkim zręcznościami, 2 kilo marchewki, pietruszki, to macie dokładny opis, całą rybę wrzuca do tego garnka żeliwnego i wiele godzin się to pichci. Dodatkiem do tego karpia jest biała herbata bancha w formie patyczków. Dobrze to jest zawinąć w gazę i wtedy ta herbatka działa jak kwas solny w cudzysłowie i rozpuszcza te łuski, rozpuszcza kości ości i po wielu godzinach jest to taka breja, tylko bardzo wysoko energetyczna. I trzeba przez palce tą breję przepuścić, żeby znaleźć ewentualnie ość czy łuskę, która się nie zdążyła jeszcze rozpuścić. Jeśli coś takiego to wyjmujemy, można to przez cedzak przetrzeć. I to jest taka wysoko energetyczna chińska potrawa dla kogoś, kto jest totalnie wyczerpany. Zostawię Wam link pod filmikiem do mnie na stronę, tam macie dokładny przepis na coś takiego. Oczywiście jak się zdrowo odżywiamy, no to czasami człowiek ma chęć na coś, co nie jest zdrowe. Można sobie też z tym poradzić. Zobaczcie, ludzie piją kawę. No wiadomo, że filiżanka kawy wymiecie witaminę C z organizmu na jedną, dwie doby. Więc żeby temu przeciwdziałać, możemy czystą witaminę D, lepiej tysiączkę, jeden gram,
jak ktoś pije, ja akurat nie pijam kawy, ale jak ktoś pije kawę, może sobie uzupełniać braki witaminy C. Lubisz jakieś wędzone jedzonko, grillowane, czyli ciężkie? No po prostu lubisz. Chcesz mieć jakąś tam przyjemność, to wiadomo, że w pierwszym rzędzie atakowana jest wątroba. Jest to ciężkie jedzonko, więc musimy wspomóc wątrobę. To możecie sobie zrobić taką prasowankę, czyli posiekać drobno rzodkieweczkę, posolić ją, nakryć drugim talerzykiem, tak jak kiszonki się robi, odczekać kilkanaście minut, zlać ewentualnie wodę, która od tej soli się tam wytworzy i taką przetworzoną, posiekaną rzodkieweczkę zjeść. Jest to mega dawka rapacholinu. Rapacholin jest idealnym lekiem w aptekach, jak wiecie, na wątrobę. I tutaj macie to za dużo tańsze i niechemiczne. Jeśli zależy Wam na dobrej jakości produktach, warzywach, owocach, ale nie zawsze macie do tego dostęp. Ja oczywiście zachęcam, żebyście szukali polskich gospodarstw bioekologicznych i wspierali je, zamawiali u rolnika, skrzynka u rolnika. Ale jeśli nie macie takiego dostępu, to możecie sobie troszeczkę poradzić. Dobrze jest, na przykład jak macie jabłka z nieznanego źródła, marchewkę, pietruszkę, dobrze jest ozonować. Dobrze jest ozonować. To polscy naukowcy chyba z Lublina odkryli, że jeśli pole jest bogate w pestycydy, to można sondy wbić i ozonować się. I to bardzo krótko. Ozon jest tak agresywny, że te wszystkie związki chemiczne utlenia, rozkłada i efekty są pozytywnie porażające, jeśli chodzi o tą metodę, na szybkie odkażanie, oczyszczanie ziemi, która była struta pestycydami. A jak macie maszynkę do ozonowania, wsadzacie jakiś pojemnik, na przykład garnek z przykrywką, tam nie wiem, 2 kilo jabłek możecie wrzucić, czy marchewki i ją z pół godziny ozonować. Tylko wtedy nie jesteśmy w tym pomieszczeniu, musicie mieć drugą łazienkę, na balkonie to gdzieś zrobić, żeby nie wdychać w trakcie takich ilości ozonu, bo tam 1-2 oddechy to ok, ale przebywanie dłuższe nie jest zbyt zdrowe. Możecie też inaczej maszynę mieć do ultradźwięków. Na przykład ktoś Was straszy, że lisek nasikał na jagody. No to wtedy możecie wlać wody, wsypać zebrany kilogram jagód, troszeczkę sody, ultradźwięki uruchomić i wtedy wiecie, że jagody są na pewno czyste. Także zawsze jest kilka sposobów, nawet jak mamy jakieś dziwne jedzonko ulubione, które nie do końca jest zdrowe, możemy zawsze jakiś trik zastosować, żeby sobie pomóc. Oczywiście ja preferuję kuchnię chińską, hinduską, bardzo lubię. Oni przez te parę tysięcy lat naprawdę nauczyli się dobrze, zdrowo gotować, bez utraty witamin i minerałów, jeśli chodzi o pokarm. Z mrożonkami to jest tak, że są bardzo wygodne, ale średnio witalne. Ta tajemnica mrożonek polega na tym, że kiedy one są zamrażane i zaczynają powstawać te igiełki lodu, prawda? No bo tam są te wodniczki, powiedzmy, nie wiem, truskawki zamrażamy, czy coś podobnego, to kiedy ten lód rośnie, te igiełki, one są bardzo ostre, przekuwają te wodniczki. Jak coś rozmrozimy, to się drugi raz nie da tego zamrozić, bo to wszystko paciaja jest. Takie jedzonko rozmrożone, jak trochę dłużej poleży, to zaczyna szybko się psuć. Wyjątkiem jest, o tym bardzo mało osób wie, kiedy się oddziałuje na wodę, taka, która jest w jabłku, w truskawce, woda klastrowana. Woda klastrowana, czyli jak zmienimy strukturę wody przez odpowiedni proces w takiej truskawce czy w jabłuszku i wrzucimy do zamrażarki, to te sztyleciki z lodu, które w czasie zamrażania zaczynają rosnąć, nie są takie ostre i nie przedziurawiają tych wodniczek. I taka żywność mrożona, no to już jest coś, czego nie możemy zaliczyć do żywności niskowartościowej. Ale o tym tylko garstka osób wie i w Polsce nikt tego na dużą skalę nie robi.
Pamiętajcie o tych wszystkich posypkach na torty, ciasta. Dzieci się karmi. To są różnego rodzaju barwniki, ileś tam. I z reguły 99% tych barwników jest na liście środków kancerogennych. No, z cukrem to wiadomo jak jest. Jest bardzo fajny, wciąga. Jest to jeden z najmocniejszych narkotyków na ziemi. Mimo, że nie tak spektakularny jak metamfetamina, czy kokaina, czy heroina. Ale robi spustoszenie niesamowite. Jak wygląda społeczeństwo amerykańskie, to wiecie, to jest też zasługa cukru, McDonald'ów, Coca-Cola i tak dalej. Ja pamiętam na jednej z pierwszych, na pierwszej lekcji technologii, bo też mam wykształcenie między innymi spożywcze, pani technolog nam opowiedziała, że linia produkcyjna do produkcji cukru i kraku to jest praktycznie to samo, tylko jest inny wkład. To było takie szokujące na pierwszych zajęciach, a na drugich tam opowiadała jak rozlewnik Coca-Coli, która była jeszcze przy Żelaznej w Warszawie, tam też był browar w Warszawie. Opowiadała nam, to jeszcze za komuny było, jak szczury uwielbiały pływać w tych kadziach tego syropu, który był przywożony do produkcji Coca-Coli. Takie to właśnie dobre opowieści z Coca-Colą. Zamienniki cukru. Musicie tutaj mimo wszystko być bardzo uważni, bo znamy ksylitol, stewie, syrop z agawy. Są naturalne słodziki, bardzo fajne. Cukier kokosowy, ale zaraz, nawet jak będziecie w sklepie bioeko, może ktoś was naciąć. Albowiem jeden z najgorszych syfów na planecie, czyli wszelkiego rodzaju słodziki, aspartamy i pochodne, to są bardzo ciężkie substancje, które rozregulowują cały organizm, bo cukier to praktycznie atakuje tylko trzustkę. A aspartam atakuje wszystkie narządy i jego pochodne. I kiedy ludzie zeszli już troszeczkę większą świadomość, aspartam, producent aspartamu zaczął zmieniać nazwy na bardzo przyjazne, melodyjne. Myśmy chyba około 10 nazw znaleźli. I nawet w sklepach ze zdrową żywnością można kupić dżemiki bioeko. Patrzymy, tam jakaś dziwna nowa nazwa jest. Sprawdzamy w wykazie. No jest to pochodna aspartamu. Także musicie się troszeczkę tutaj uzbroić w wiedzę, postudiować, jeśli chodzi o słodziki różnego rodzaju, substancje słodzące, które są naturalne, które są nienaturalne. Te naturalne są ok, te nienaturalne niestety robią spustoszenie w organizmie. Proponuję, żebyście się jak najwięcej odżywiali swoim własnym jedzeniem, czyli wałówki do pracy, jakieś szejki sobie brać, swoje zupki, napoje, koktajle. Z kilku względów. Po pierwsze, wiecie, co tam jest. Sami to przygotowujecie, bo jak się gdzieś na mieście żywicie, no to nie wiecie, co tam do końca dodawane. Nie wiecie, w jakim stanie jest osoba, która przygotowuje. Czy ona błogosławi to jedzonko, czy przeklina, bo ma kiepski dzień. A nuż była po chemio, czy radioterapii. Z takimi przypadkami też się można zetknąć. Albo po szczepionce. I bo nie wiem, czy wiecie, jak ktoś jest po radio, czy po chemioterapii, nie powinien mieć kontaktu z drugą osobą, nie powinien być dotykany, masowany przez okres do dwóch miesięcy. Także szykujcie sobie, jak, ile się da własne jedzonko, jak gdzieś jesteście poza domem. Z gazowanymi napojami to jest tak, że staramy się dbać o wdech i wydech, o dużo tlenu, a tutaj wtłaczamy w siebie dwutlenek węgla. Napoje gazowane są popularne z tego względu, że bardzo łatwo oszukują pragnienie. I można by ich używać, na przykład gdy komuś się coś tam przyklei, jakaś skórka do żołądka, od nie wiem, pomidora czy czegoś, no to można na gazowany napój, żeby zrobił porządek. Ale ogólnie
Staramy się pić jak najmniej gazowanych albo kupować niskogazowane napoje. Dwutlenek węgla też jest lekkim konserwantem. Te wszystkie wody mineralne są leciuteńko nagazowane, bo to właśnie też jest taki półkonserwant. Oprócz wody utlenionej, która też jest naturalnym konserwantem, też jest stosowana przez niektóre wytwórnie do konserwacji wód. Dobrze. O, jest taka dosyć niebezpieczna rzecz. Red Bull i energetyki. Red Bull został stworzony, by stymulować mózg do dużego wysiłku i mega stresu. W bardzo wielu krajach jest zakazany. W Europie Dania, Norwegia, Francja, jeszcze parę chyba państw, pomijam już resztę świata, zakazała, albowiem jest tam taka substancja glukarnalokton, który jest mieszany z tauryną, kofeiną i witaminą B12. To stąd są te dziwne takie stany naciśnienia, arytmia. I to jest bardzo ciężka, chemiczna substancja, w wielu krajach zabroniona. Powoduje uszkodzenia wielu organów. Ja Wam zostawię link taki do takiego krótkiego resume o Red Bullu, żeby tutaj się nie rozwlekać. Polska oczywiście jest bantustanem i ten syf jest sprzedaży. Multum reklam Red Bulla, prawda? No, skądś to znamy. Energetyki podobnie. Tauryna, kofeina, B12 to jest ciężki narkotyk służący do stymulacji, a nie jako napój obojętny czy nie wiem, do schładzania. Także Red Bulle i energetyki, zadbajcie szczególnie o swoje dzieci, żeby tego nie piły, bo młody organizm jest dosyć wrażliwy na takie rzeczy, a szczególnie mózg, który jest jeszcze do tego 21-22 roku życia jakoś tam kształtowany. Skoro tutaj jesteśmy przy tym, to moglibyśmy na moment jeszcze wskoczyć do łazienki. Pasty z florem, dla wielu to jest oczywistość, dla niewielu jest to nowa wiedza. Zapominamy o pastach z florem. Fluor ma tyle z zębami wspólnego, co koń z koniakiem, czy rum z rumakiem. Wynalazek nazistowski, prawda? A oni nam teraz w sklepach ładują, prawda? Pasty z fluorem w supermarketach. Niemcy podawali fluor do wody w obozach koncentracyjnych, żeby ludzie byli otumanieni. Eksperymentowali z przesłuchaniami. Strzykawka z koncentratem fluoru. Oczywiście takiego przesłuchania delikwent nie przeżywał. Ale w majakach mógł dużo wyśpiewać rzeczy, które normalnie byłyby niedostępne. Fluor ma to do siebie, że lubi się koncentrować w jednym miejscu, albowiem nasze ciało jest tak skonstruowane, że czy to żelazo, czy miedź, czy jakiś inny pierwiastek, każdy ma swoje miejsce, gdzie jest tego większa kumulacja. Żelaza najwięcej jest tutaj z tyłu przy potylicy. To są punkty odpowiedzialne za postrzeganie przestrzeni, we krwi. A fluor w 99% odkłada się w szyszynce. I o to chodzi, żebyśmy nie byli podatni na wzniosłe myśli, na deliberowanie o najwyższym, o źródle. Właśnie szyszynka za to odpowiedzialna, za łączność ze źródłem między innymi. I fluor to skutecznie usypia. Następuje zwapnienie i zablokowanie tego gruczołu. Dobrze. Co bym tutaj Wam takiego mógł jeszcze z ciekawostek w formie takich luźnych dyskusji chcę prowadzić te audycje o zdrowym odżywianiu. Piwo. Kiedy nastąpiła transformacja ustrojowa, prawda? Solidarność, 89 rok, przyszła moda z zachodu
na słabe alkohole i piwo. I te browary Kulczyka i reszty zaczęły się rozrastać. Były też wykupywane przez zachodnie firmy. Musimy pamiętać o tym, że chmiel, no teraz w ogóle zdrowe piwo dostać, to naprawdę trzeba, tylko nielicznie prywatne, malutkie browarki produkują. Reszta to jest po prostu czysta chemia. Ale pamiętajmy o jednym. Chmiel bardzo wpływa na gospodarkę hormonalną, szczególnie u mężczyzn, powodując szereg zmian, w cudzysłowie byśmy powiedzieli zniewieścienia. I to też ma duży związek z depopulacją, z ograniczeniem wyżu demograficznego. Właśnie tak chmiel działa na mężczyzn. W ogóle społeczeństwa się reguluje za pomocą alkoholu. Polacy byli za pomocą alkoholu regulowani już od rozbiorów. Wszyscy zaborcy dbali o to, żeby nic nie było dostępne, a alkohol, żeby był dostępny. Niemcy w czasie II wojny światowej robili to samo. Alkohol był dostępny. Lepiej, żeby był naród upity. To tyle właśnie z takiej dygresji alkoholowej. W tej chwili większość alkoholi to jest czysta chemia. Ale a propos tych hormonów. Na przykład w zdrowej żywności bardzo popularne są kiełki i kobiety, chcąc być na topie zdrowego, bioorganicznego jedzonka, kupują to. Dla mężczyzny te kiełki są raczej obojętne, zdrowe. Z kobietami to jest tak, że muszą uważać, bo hormon wzrostu w roślinach jest bardzo podobny do hormonów kobiecych. Estrogenu. I trzeba przeczekać, aż kiełki osiągną stadium 3-4 cm, czyli z kiełków staną się rośliną. I wtedy już jest inne stężenie i nie będą zakłócać gospodarki hormonalnej kobiet. Tego pewno w sklepach z zdrową żywnością nie usłyszycie. A jak szukacie źródła, no to prosty przykład. Spójrzcie na trawę. Trawa jak rośnie, to na czubku trawy, na stożku wzrostu, na czubku wzrostu nacisk potrafi być do 1 tony, tam na milimetr kwadratowy. Jak nie wierzycie, to zobaczcie, że trawa potrafi rozsadzić beton i asfalt. Więc to jest duże stężenie hormonów wzrostu. Prawda? Młoda roślinka i te hormony roślinne są bardzo podobne.